Wszyscy jesteśmy ze wsi. Podcast o historii i kulturze wsi. Dobrze nam było i tylko Elza czasem chorowała, bo jak się trochę przeziębiła, zaraz kaszlała. Delikatne to było i wychuchane. Dobre takie, że i na ból przyłożyć. Z domu nie wychodziła nigdzie, bo ludzie złe byli na mnie, żem się nie ożenił z gospodarską córką. Jeno sobie chuchro do domu wziął. 2 lata potem miała już 2 synów. Szczęśliwy byłem na świecie. Wszystko szło jakby z kwiatka wywinął, ale jak powiadają, bieda nie chodzi po niebie i no po ludziach. Było to 3 lata po ślubie. Dziecko jedno miało, 2 lata, 2 rok. Takie to było świarne, a zdrowe niby te koziołki. I krzyku co było, co uciechy. Na wsi powiadali, że Błażejów Józek se dzieci na szlachciców wychowa. Elza szyć umiała i stroiła chłopaków po miejsku. Dzień dobry Państwu. Kłania się Katarzyna Chodoń. Piotr Bogatyriew w Semiotyce Kultury Ludowej pisze, że strój ludowy jako ubranie jest jednocześnie rzeczą i znakiem. I rzeczywiście, bo przecież kiedy widzimy kobietę w szpilkach i w żakiecie, będzie kojarzona z biznesem, a mężczyzna w ogrodniczkach i kasku na głowie pewnie z robotnikiem fizycznym. Natomiast dziewczyna z dreadami w luźnych ubraniach pewnie z artystką. Są to jednak skojarzenia związane z wykonywanym przez nich zawodem i raczej związane z mieszkańcami miasta. A jak kojarzy się Państwu ubiór dzisiejszego mieszkańca wsi i jak koresponduje to z modą wiejską z początku XX wieku? To temat rozważań dzisiejszej rozmowy, a wypowiedzą się dla nas. Ewa Rosal, antropolożka kulturowa, kustoszka kolekcji strojów i tkanin Muzeum Etnograficznego w Krakowie, współautorka książki Stroje krakowskie, historie i mity, Patryk Rutkowski ze Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego, specjalista strojów ludowych pogranicza krakowsko-lachowskiego oraz właściciel firmy Szafa Etnografa, a także Brygida Borecka, nauczycielka muzyki, regionalistka, prezeska Fundacji Teatr Teatr, twórczyni ludowego stroju z Domy Słowa. Zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu. Zacznijmy jednak od samego początku czasu, który interesuje nas w podcaście Wszyscy jesteśmy ze wsi. Seweryn Udziela, który warto wspomnieć, że urodził się w 1857 roku, więc był naocznym świadkiem zmian w ubiorze mieszkańców wsi, już w 1924 roku w opracowaniu Krakowiacy pisał. Ubiór ten już w XVI wieku był taki, jaki się dochował do dzisiejszych czasów. Niestety, ginie on szybko, a dzisiaj znajdują się nawet wsi całe, gdzie nie zobaczysz ani jednego mężczyzny w stroju krakowskim, w jakim chodzili tu jeszcze wszyscy przed pół wiekiem. Odpowiedzi, dlaczego strój ludowy odchodził z użycia, można także wyszukać w pamiętnikach chłopów. Adam Leszczyński w 2 odcinku naszego podcastu Pańszczyzna, chłopi i polskość przywołał wspomnienie pamiętnikarza, że żeby załatwić sprawę w urzędzie i przede wszystkim o zgrozo być potraktowanym jak człowiek, musiał się ubrać po miejsku. Pani Ewo, co w takim razie oznaczał strój mieszkańca wsi na początku XX wieku? Na początku należałoby doprecyzować odbiorcę komunikatu znaczeniowego stroju, czyli dla kogo oznaczał. Gdyż jeśli jako kontekst przyjmiemy określony okres, w tym przypadku początek XX wieku, to co innego widział w tym ubiorze sam mieszkaniec wsi, inaczej go czytał urzędnik w mieście, jak w przywołanym wspomnieniu pamiętnikarza, a jeszcze inne znaczenia nadawały mu elity intelektualne. Zwłaszcza to ostatnie znaczenie staje się wyraźną kreacją, opartą wyłącznie na źródłach pisanych czy ikonograficznych. Posługując się terminologią Rolanda Bartha, systemu mody, jego ikoniczną i słowną strukturą, często odwołującą się, ale mogącą mieć niewiele wspólnego z tak zwanym ubiorem realnym. Zanim jednak przejdę do konkretnych znaczeń, przypomnę, że samo ubranie, jak podkreśla Nina Felszyn, stanowi złożony link pomiędzy prywatnością ciała i publicznym jego znaczeniem. Czyli jest głębokim semantycznie systemem kodów, które przekazują psychologiczną, seksualną i kulturową wiadomość. Strój ludowy w tym ujęciu będzie informował zatem między innymi o pochodzeniu, identyfikacji lokalnej, regionalnej czy narodowej, wieku, płci, statusie społecznym, a nawet wyznaniu. Jednak odświętny ubiór dla mieszkańca wsi z początku XX wieku był przede wszystkim wyrazem jego możliwości ekonomicznych. Wbrew pozorom nie wszystkich było stać na bogato zdobione gorsety czy sukienne sukmany. I dlatego często, już od połowy XIX wieku, chłopi nosili tańsze używane ubrania miejskie, kupowane
na lokalnych targach. Mała mobilność ówczesnej społeczności oraz ograniczone rynki nabywania odzieży generowały kolejne mody, a to z kolei przekładano na różnice między ubraniami mieszkańców poszczególnych wsi czy parafii. Intelektualiści, ludoznawcy, etnografowie widzieli w tym przede wszystkim atrakcyjny estetycznie przejaw podkreślania i kreowania lokalnych tożsamości, nie biorąc pod uwagę indywidualnych preferencji, a nie emocji związanych z noszeniem tych ubiorów. Ubrania, uważane także za drugą skórę, mogą stanowić wyraz oportunizmu albo buntu wobec norm społecznych. Mogą stać się schronieniem, rodzajem mimetycznego pancerza. A dla osób pochodzących z obszarów wiejskich, często związanych na początku XX wieku z biedą, ich ubranie wiązało się niejednokrotnie z poczuciem wstydu. Dlatego używano ubiorów odzieży miejskiej, by wtopić się w anonimowy tłum, co z pewnością miało także swoje socjoterapeutyczne właściwości. Z kolei w narracjach intelektualistów znajdziemy zgoła inną interpretację tego zjawiska. Całe pasusy o zgubnych skutkach przyjmowania przez mieszkańców wsi mody miejskiej, fragmenty o walce z ową modą oraz odezwy nawołujące do przeciwdziałania zarzucaniu lokalnego stroju. Zwłaszcza silnie jaskrawione emocjonalnie w kontekście podkreślania jego znaczeń narodowych, jak na przykład w przypadku strojów krakowskich. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znaczenie stroju ludowego zostało kompletnie przewartościowane. Z identyfikatora przynależności do warstwy społecznej stał się identyfikatorem regionu i w końcu kraju. Pani Ewo, dlaczego to właśnie strój krakowski jest strojem narodowym i czy wciąż nim jest, skoro w dzisiejszych czasach pierwsze skojarzenie z folklorem polskim to wzory łowickie? Rzeczywiście, stroje ludowe w PRL-u wstawiono w nieznane dotąd konteksty, zmieniając ich funkcje, upraszczając formy i konstruując nowe myślenie o nich. Jednak chodziło o wydobycie jego ludowości. Przestało zatem mieć znaczenie, czy jest on krakowski, łowicki czy góralski. Ważne, że ludowy, pochodzący ze wsi i jednocześnie wszystkich obywateli. Z czasem właśnie stroje podhalański czy łowicki stały się w cudzysłowie konkurencyjne jako narodowe wobec krakowskiego. Wracając jednak do pani pytania, historia uznania stroju krakowskiego za narodowy jest dużo wcześniejsza i sięga XIX wieku. Mimo, że w okresie zaborów chłopi często nie utożsamiali się bezpośrednio z narodem polskim, który kojarzył im się ze szlachtą, a więc z wyzyskiem i władzą, to według klasy inteligenckiej właśnie chłopi, jako najbardziej liczna część narodu, mieli stać się ożywczym pierwiastkiem dla całego społeczeństwa, a tym samym zneutralizować fundamentalny konflikt społeczny między dwiema klasami. W tym kontekście upowszechnienie i zmityzowanie ludowego stroju krakowskiego jako stroju narodowego ma ścisły związek z konstruowaniem polskiej ideologii narodowo-wyzwoleńczej. Strój krakowski, traktowany instrumentalnie, stał się narzędziem politycznym w rękach walczących o niepodległość elit dzięki kilku czynnikom, które odnosiły się głównie do zmityzowanej figury walecznego krakowiaka oddanego ojczyźnie. Podkreślano zatem związki z Krakowem, najstarszym ośrodkiem władzy królewskiej, stolicą kulturalną i naukową oraz w owym czasie jedynym skrawkiem Polski cieszącym się wolnością, gdzie można było korzystać z praw narodowych. A co istotniejsze, odwoływano się do legendarnej postaci Tadeusza Kościuszki i już symbolicznego gestu przewidziania białej sukmany po zwycięskiej bitwie pod Racławicami w 1794 roku na znak solidarności z klasą chłopską oraz wspólnej walki o wolność. Zatem już od końca XIX wieku osłabieniu uległa funkcja wyznaczania tożsamości lokalnej chłopów krakowskich, a dominującym komunikatem stało się informowanie o przynależności narodowej. Uproszczona wersja stroju krakowskiego jako stroju narodowego została uznana za reprezentacyjny ubiór dla wszystkich Polaków bez względu na przynależność klasową i regionalną. Nadmieniam, że ja, będąc pospolitakiem, miałem stawać do przeglądu wojskowego. Dopiero mi kupiono pierwsze kalecony. A przedtem chodziłem w jednych porciętach. A zimą pod spodek wdziewałem połatane. Nieraz pamiętam, jak dużo chodziłem, to mi tyłek obrobiły. I nieraz nawet robiły się rany. A skarpetki to pierwsze sobie sam kupiłem, jak szedłem w 20 roku do wojska. A portki pierwsze kupiono mi, jak zacząłem chodzić do szkoły. Co miał radości, to nie do opisania. Jak mi kazali przymierzyć, to wszystkie sąsiednie domy pooblatywał, com się chciał pokazać, że ja mam portki. Co do odżywiania teraz, to żyjemy chlebem, ziemniakami i nieco jarzyny i grochu. Do chleba używamy mleka, a na omastę masła, zaś rzadko dokupujemy słoniny. Mieszkanie mamy niewygodne, bo jest na nizinie. Dom składa się z jednej izby i kuchni,
stajni i chlewów, wszystko razem. Jest nam bardzo niezdrowo, ale na razie nie ma funduszu na przebudowę. Ubieramy się jak zwykle po wiejsku. Ja mam jedno ubranie półwełniane, to jest od święta, za 60 zł, a kupiłem go jeszcze do ślubu. I w nim chodzę do kościoła i na różne uroczystości, a zwykle kupuję cajgu po 3 zł metr i co się tyczy, to chodzę dopóki się tylko trzyma kupy. Żona zaś chodzi w spódnicach i kamaszkach i odziewa się chustką, a na zimę to kupiła sobie kożuszek. A dzieci, chłopcy, mają ubranka letnie, a dziewczynki sukienki. A na zimę ciepłego nic nie mają, tylko pokupiłem im pantofle gumowe i trzymamy ich więcej w domu, żeby się nie zaziębiły. Wypowiadająca się dziś dla nas pani Ewa Rosal w publikacji Stroje krakowskie, historie i mity przywołuje twórczość artysty Daniela Rycharskiego i pisze o niej, zacytuję: aktualizuje ona stereotypowy wizerunek wsi, kreowany od XIX wieku głównie przez praktyki elit intelektualnych, a reprodukowany do dziś nie tylko przez folklorystów, etnografów, ale też przez samych mieszkańców wsi, ulegających swoistej samofolkloryzacji. W dzisiejszych czasach mam wrażenie, że z regionalnym strojem ludowym jest podobnie jak z wiedzą o mitologii Słowian. Jesteśmy Polakami, Słowianami, ale zarówno żeby wiedzieć o mokoszy czy perunie, albo o gorsecie czy kaftanie, trzeba się tym specjalnie interesować. Panie Patryku, szyje pan dla zespołów folklorystycznych, ale też dla osób prywatnych. Czy można by powiedzieć, że tworzy się subkultura fanów zmitologizowanego obrazu polskiej wsi? Odkąd zajmuję się strojem ludowym, a jest to w naszej rodzinie dość długa tradycja, takiego zainteresowania jak do tej pory to nie było. Do niedawna wiązało się to głównie z zespołami ludowymi czy z grupami zrzeszonymi, takimi jak koła gospodyń wiejskich czy na przykład stowarzyszenia. W latach 90., ale i początkiem nowego wieku założenie na siebie strojów wiązało się często z nieprzychylnymi opiniami społeczeństwa. Strój był obrazem wsi, a wieś w tamtym czasie była czymś gorszym, czymś mniej rozwiniętym, a więc społecznie odrzuconym. W mojej rodzinie, w której tradycja noszenia stroju jest bardzo długa i mocno celebrowana, w tamtym okresie ubierano tylko dzieci i to tylko podczas dużych świąt rodzinnych, takich jak na przykład wesela, bo mogło być to powodem nieprzyjemnych sytuacji. Obecnie obserwuje się zupełnie odwrotne zjawisko. W naszej pracowni strojów ludowych od niedawna goszczą klienci, którzy przez zakup stroju chcą podkreślić swoją przynależność regionalną, przynależność do danej wsi, a przede wszystkim przynależność do własnej tradycji rodzinnej. Najczęściej przywożą zdjęcia własnych przodków lub pamiątki rodzinne w postaci gorsetów, katanek, chust, by jak twierdzą wyglądać tak samo jak swoja babcia. Zdarza się, że osoby, które takiej tradycji nie mają albo takich pamiątek w swoich zbiorach, przywożą gotowe wzory zdobyte w różnych ośrodkach muzealnych, często skonsultowane z badaczami regionalnymi. Warto też wspomnieć, że podczas wybierania tego ostatecznego wyglądu stroju wskazują na własne upodobania dotyczące kolorystyki i tkanin, tak by ten strój się bardzo podobał. Istotnym jest też to, co dzieje się u krakowiaków, a konkretnie ze strojami krakowskimi. Do niedawna była tendencja do zakupu dwóch typów strojów. Pierwszego, tak zwanego bronowickiego, który nawiązuje do tej centralnej części regionu, spopularyzowanego przez pracowników zespołów ludowych, i drugiego, nazywanego potocznie sukiennickim, gdzie gorset ubrany jest wielokolorowymi cekinami ułożonymi najczęściej w jakiś motyw kwiatowy. Teraz bazujemy najczęściej na wzorach lokalnych, związanych z danymi miejscowościami bądź niedaleką odległością, tak by ten strój nawiązywał do tradycji rodzinnych, do tradycji miejscowych. Czy tworzy się subkultura? To jest trudne pytanie. Na pewno jest to w pewnym znaczeniu jakieś zjawisko społeczne, które nie do końca chyba będzie związane z obszarem polskiej wsi. Wsi w znaczeniu dzisiaj administracyjnym. Dlaczego? Dlatego, że tak drastycznie i zmieniające się procesy urbanizacyjne spowodowały, że mieszkańcy tych dużych miast, które niegdyś były jeszcze wsiami, ten strój posiadają, ubierają, celebrują lub zakupują. A z drugiej strony, często ci, którzy zamieszkali w obrębie miasta, przywożą ze sobą pamięć, tradycje po własnych przodkach, w tym właśnie ten strój. Na pewno jesteśmy świadkami zjawiska, które w
pewnym znaczeniu podnosi wartość społeczną osoby noszącej strój. Często dla osób, które dopiero osadziły się w danej miejscowości, ten strój jest takim łącznikiem między społecznością lokalną a mną. Jest on najmocniejszym i najbardziej widocznym wskaźnikiem przynależności do danej grupy społecznej. Odwołując się do badań pani Stanisławy Trybuni-Staszel, gdzie dla ludności nie mającej korzeni z góralszczyzną założenie ubrania góralskiego jest w pewnym znaczeniu paszportem do tej zamkniętej społeczności. Moje spostrzeżenia oparłem na swoich doświadczeniach wynikających z prowadzenia pracowni strojów ludowych, ale też na pracy terenowej w regionie Lachów Sądeckich w ramach studiów doktoranckich. Dziękuję pięknie za uwagę. I nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na to, co przyniesie czas i jak bardzo rozwinie się moda na strój ludowy i czy przetrwa. Wiosną przychodzi się często nie dojadać, gdzie jaka kura trzymać, która niesie jajka i te jajka zbieramy. Ni jednego jajka nie przyjdzie się skosztować i musimy sprzedawać. I jakoś kwitujemy podatki, sól, nafta, zapalki, kobiety chustki do głowy, fartuchy, jakoś obuwie, a niektóre ubranie. Na małych częściach ziemi lnu siać nie możemy, z którego robimy koszuli, spodni i wierchnie całe ubranie. Że gdzie trochę masz lepszej ziemi, musisz siać jęczmień, sadzić kartofli. Dla lnu szukamy gdzieś za jakich 10 i 8 kilometrów, gdzie by można było posiać i odpracować zgodnie umowy. Za 4 i 3 funty wysianego lnu robić odrobkowe 3 i 2 dni. W taką biedowym życiu musimy jakoś żyć. Gdzie czego kupić, a czego i samym robić. Bierz koszuli, chodzić nie będziesz. I na kupno skąd pieniędzy brać? W artykule Nie lękajmy się Stacha Szabłowskiego w przekroju z 2019 roku czytamy: w PRL-u sztukę na wsi utożsamiano z kontrolowaną przez akademickich etnografów i dystrybuowaną przez cepelię twórczością ludową. Artyści i chłopscy mieli już do końca świata podtrzymywać tradycje i replikować oswojony folk według dostarczonych im wzorów. W trzeciej RP od wsi nie oczekiwano już nawet tego, bo w autentyczność polskiego folkloru nikt od dawna nie wierzył. Pani Brygido, pani jest pomysłodawczynią i inicjatorką szycia ludowego stroju w Domysłowie. Jest to miejscowość leżąca na terenach ziem, które zostały przyłączone do Polski po II wojnie światowej. Wiadomo, że nie było tam polskiego stroju ludowego, ale pewnie jakiś wcześniej był. Pani stroje jednak nie nawiązują do tego, co było. Są one całkiem nowe. Tworzy je pani wraz z kołem gospodyń wiejskich według reguł, jakimi kierowali się nasi przodkowie przy produkcji swoich ubrań. Z czego pani szyje i czym się pani inspiruje? A także jaką rolę gra dla was jako społeczności ten strój? Wprowadziliśmy się do wsi Domysłów w 2014 roku i od tamtej chwili współtworzymy domysłowski strój ludowy, współtworzymy wzorce lokalne, pieśni, wiersze, opowiadania, baśnie, wszystko to, co związane jest z ludową kulturą, której tutaj w obszarze województwa zachodniopomorskiego, jeżeli chodzi o polskie wzorce, dotąd nie było. Więc zadanie przed nami niełatwe. Ale tworzenie stroju domysłowskiego to nasza idea. Panie noszą spódnice w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim, czerwonym. Jeśli będzie nas więcej w zespole domysłów, to również w kolorach pomarańczowym i fioletowym, czyli w pochodnych kolorach do tych, które wymieniłam wcześniej. Stroje szyliśmy z ogólnodostępnych materiałów, które otrzymaliśmy od darczyńców. To są komplety takiej bawełny, materiał, który nadawał się do farbowania i przygotowaliśmy te kolory, o których wspomniałam wcześniej. Natomiast satyny otrzymaliśmy od pana, który pracuje w spółdzielni socjalnej, więc otrzymaliśmy bardzo duże zasoby materiałów, około 50 kg satyny i stąd też ten materiał również pojawił się do przygotowania strojów. Jego zaletą było
również to, że zajmuje on mało miejsca oraz też, że jest lekki, pięknie się go ozdabia i pięknie się również prezentuje. Jeżeli chodzi o wzory, to wzory bardziej są takim powtarzalnym elementem, powtarzalnym motywem. Bardziej traktujemy to jako szlaczek niż też jako motyw roślinny. Nie jest to naśladownictwo przyrody czy roślin, które znajdują się wokół nas. Jedynie wzornictwo tworzone rękami ludzi, którzy te rysunki są w stanie wykonać. Więc na tyle, na ile nam ta kreatywność własna pozwala, na tyle są one właśnie tak ładnie ozdobione. Natomiast też chcę podkreślić, że w momencie, kiedy spotykamy się na dorocznych, na przykład spotkaniach dożynkowych, to zawsze ten strój zwraca uwagę uczestników i ludzie podkreślają, że jest to bardzo ciekawy pomysł, bardzo taki nowatorski, że się podoba, że wyróżnia się wśród innych strojów lokalnych i regionalnych i po prostu no, czujemy, że zaczyna to być jakby takie akceptowane dla środowiska i tutaj lokalnych miejscowości, które takiego stroju od wielu lat nie posiadają. A my ze swojej strony zachęcamy inne środowiska, inne wsie, żeby również idąc za naszym przykładem stworzyły własne jakby zasoby strojów, które będą służyły im do uświetnienia różnego rodzaju uroczystości, ale kiedy jesteśmy w stroju, czujemy, że jesteśmy również jakby częścią tej społeczności. Jest to, o czym mówiłam wcześniej, budujemy swoją własną tożsamość. Natomiast ja rozumiem też, że my jakby zaczynamy te działania bardzo nowatorsko. Może nie dla wszystkich jest to przyswajalne i akceptowalne, natomiast my tego potrzebujemy, tak? To jest chyba najważniejsza kwestia, o której tutaj mówimy, że jako społeczności lokalne żyjące w obszarze województwa zachodniopomorskiego potrzebujemy wzorców kultury lokalnej i trudno to zrozumieć osobom, które żyją, mieszkają, działają w innych regionach Polski. Trudno jest zrozumieć również dążenie do tej tożsamości i budowanie jej poprzez te działania wspólnotowe. No ale mamy nadzieję, że będzie można to robić w kolejnych latach. Stroje ludowe przełomu XIX i XX wieku opisane zostały przez Oskara Kolberga i ówczesnych etnografów zajmujących się mniejszymi zasięgami terytorialnymi Polski. Od lat 50. XX wieku szczegółowo opisywane są kroje czy hafty we wznowionym obecnie Atlasie Polskich Strojów Ludowych. Natomiast, Pani Ewo, czy bada się dzisiejszy strój polskiej wsi? Czy ma on jakąś wartość dla przyszłych pokoleń? To zależy, co będziemy rozumieć przez dzisiejszy strój polskiej wsi, bo chciałabym podkreślić, iż nie będzie to przynajmniej nie wyłącznie współczesny strój ludowy. Zresztą i na przełomie XIX i XX wieku na wsi równolegle do ludowego stroju istniał także inny ubiór, ale już wtedy nie wpisywał się w kanon zmityzowanej wersji, wytworzonej głównie przez tych, którzy go opisywali. Ów strój możemy nazwać w cudzysłowie aludowym, posługując się kategorią lokującą się poza pojęciem ludowości. Chociaż niejednokrotnie ów strój mógł zawierać elementy uchodzące za ludowe. Jego zawartość stanowiły wszelkie poza normatywne, poza kanoniczne elementy ubioru odświętnego, które były pomijane w opisach, bo nie mieściły się w przyjętych schematach kroju, zdobnictwa czy fasonu, a także wyobrażeń o nich. Obecnie tak zwany strój ludowy zmienił całkowicie swoje znaczenie dla użytkowników i dziś głównie zaczął odgrywać rolę swoistego kostiumu, między innymi scenicznego, podczas festiwali i przeglądów folklorystycznych. Zajmowanie się współcześnie ubiorami wsi sprowadza się często do badania właśnie tych zaginionych, znikających elementów dziedzictwa kulturowego oraz prób jego rekonstrukcji w kontekście kreowania lokalnej tożsamości, przez co umykają na ważne aspekty tego, jak obecnie funkcjonuje dla jego użytkowników i co dla nich oznacza. Ale przede wszystkim zanika nam z pola widzenia cały obszar badawczy innych ubiorów, które nie są uznawane za ludowe. Zatem, co istotne, we współczesnych badaniach to próba opisywania rzeczywistości kulturowej wsi polskiej przez pryzmat noszonych ubrań przez ich mieszkańców. Nie tylko ograniczonych do kategorii strój ludowy, ale także odkrywania i opisywania oddolnej historii ubioru, która może niejednokrotnie opowiadać alternatywną historię lokalnej społeczności, zaszytej w sposobach zdobywania ubiorów, różnego typu przeróbkach, zmieniających się modach, stylach i estetykach. Dodatkowo moje wieloletnie badania zjawisk związanych z funkcjonowaniem ubiorów współcześnie wskazują jeszcze na jeden aspekt. Dla mnie
przejawiający się najmocniej, mianowicie na afektywność ubiorów, zwłaszcza afektywność strojów ludowych w różnych środowiskach, począwszy od jego użytkowniczek, poprzez mniej lub bardziej zaangażowane twórczo podmioty pracujące z tematem, a na często krytycznie nastawionym i myślącym środowisku antropologicznym kończąc. I myślę, że ten aspekt może być bardzo istotny w próbach interpretacji ubiorów i czytania przez nie współczesnej wsi polskiej. Dziękuję słuchaczom, że poświęcili chwilę swojego czasu na wysłuchanie naszej rozmowy. O kondycji ludowego stroju polskiej wsi rozmawiałam z Ewą Rosal, Patrykiem Rutkowskim oraz Brygidą Borecką. Był to już ostatni redagowany przeze mnie odcinek o kulturze polskiej wsi w podcaście Wszyscy Jesteśmy ze Wsi. Przed Państwem jeszcze odcinek pod redakcją Michała Rauschera oraz debata na temat oczepiny i pogrzeb, co nam zostało z dawnych obrzędów. Ja natomiast dziękuję za współpracę Stowarzyszeniu Folkowisko i możliwość prowadzenia dla Państwa, jak to ustaliliśmy z profesorem Józefem Kąsiem, podcastu, czyli suchych rozmów. Ale według mnie na tematy jak najbardziej soczyste. Do usłyszenia. Katarzyna Chodoń. Wysłuchali Państwo podcastu Wszyscy Jesteśmy ze Wsi, Stowarzyszenia Folkowisko. Redagują Katarzyna Chodoń i Michał Rauscher. Teksty źródłowe czyta Anna Szawiel. Produkcja Maciej Piotrowski. Patroni medialni. Presje. Pismo Folkowe. Nowy Obywatel, magazyn Kontakt i Le Monde Diplomatique. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.